Cześć, witam wszystkich. Wracamy dzisiaj do tematów pstrągowych. Wciąż otrzymuję od Was sporo pytań na ten temat. Bardzo się cieszę. A to pytanie przyszło dość dawno od kolegi ASAP Fishing i brzmi następująco. Panie Piotrze, dziękuję za filmy. Super się słucha i ogląda. Bardzo mi miło. Mam pytanie, jak taką obszerną wiedzę przenieść z tych szerokich rzek pstrągowych na małe ciurki, rzeczki, które przeskakuje się jedną nogą w woderach? Czy pstrągi zachowują się podobnie? Co robić, jak nie ma możliwości pracy przynęty w poprzek nurtu? To jest bardzo fajne pytanie, bo wiem, że wielu z Was łowi w niewielkich rzeczkach, nie w dużych, więc myślę, że jestem w stanie coś tam poradzić. Tym razem postanowiłem zastosować taką formułę troszkę niezwykłą jak dla mnie, ponieważ będzie to film, który zrobiłem w styczniu po pierwszej odwilży, czyli dość dawno temu, na małej rzeczce warmińskiej, w której są pstrągi, niedużo co prawda, no ale jak to u nas, ryby zwykle są dodatkiem, takim bonusem do tej całej przygody wędkarskiej, do tego, że jesteśmy w fajnym miejscu nad wodą. Więc zrobiłem taki film, troszeczkę tutaj jeszcze dołożę komentarza zza kadru, ponieważ uznałem, że będzie to lepsza ilustracja tego, co tam chciałem pokazać, po to, żeby Wam przekazać jak najwięcej informacji, po to, żebyście wiedzieli, jak ja to robię. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na film. Myślę, że po pierwsze warto wspomnieć o tym, jak poruszamy się na łowisku. Wszyscy rzecz jasna wiemy, że pstrągi są bardzo płochliwe i ostrożne, zwłaszcza te duże. Ale w małej rzeczce jest to szczególnie ważne, żeby wiedzieć, jak podchodzić do łowiska. Im mniejsza rzeka, tym pstrągi są bardziej elektryczne, ostrożne, nieufne i reagują absolutnym zaprzestaniem żerowania na każdy sygnał, który może im się kojarzyć z niebezpieczeństwem. Także po pierwsze, jak chodzimy? Ja chodzę na palcach. Możecie się śmiać, ale nie jest to takie trudne. Nauczyłem się chodzić w ten sposób na pstrągach i łowię, niezależnie od tego, czy łowię na małej rzeczce, czy na dużej, staram się właśnie tak stąpać po brzegu. Stawiam stopę na palce, nie napięte. Zwłaszcza teraz, sprawdźcie to przy najbliższej okazji, jeśli brzeg rzeki jest zmarznięty, zmrożony, to naprawdę czuć te drgania, które roznoszą się po każdym kroku spod naszych stóp i możecie być pewni, że pstrągi to czują każde drganie, no i po prostu sami sobie odbieracie szansę złowienia ryby. Więc chodzimy na palcach, ostrożnie, staramy się nie uderzać w żadne korzenie, które wystają z ziemi, a zwłaszcza drzewa, które częściowo są zanurzone w rzece, bo to ewidentnie nam uniemożliwia złowienie ryby. W tym przypadku to, co zobaczyłem, było dość optymistyczne. Ścieżka wzdłuż brzegu była wydeptana wyłącznie przez dzikie zwierzęta, więc to jest jak zawsze pozytywny sygnał, bo wiadomo, że nikt tu przed nami nie był od dawna, czyli nasze szanse są większe. No rzecz jasna, nie znaczy to, że coś złowimy, no ale to jest urok polskich łowisk. Każde miejsce generalnie w takiej rzeczce, niezależnie zresztą czy jest mniejsza czy większa, jeśli idę z prądem, czyli ryby widzą mnie, ustawione są głową pod prąd, więc bardzo dobrze widzą wędkarza, staram się pierwsze rzuty oddać z jak największej odległości, po to, żeby uniknąć tego, że pstrąg nas zobaczy. Następne rzuty podchodzę już bliżej, staram się wtedy bardzo precyzyjnie zaprezentować przynętę, wjeżdżam głębiej pod zwałkę i tutaj mamy taki przykład. Rzucam pół metra przed zwałkę, nie zamykam od razu kabłonka, pozwalam woblerowi lekko zatonąć i tam twitchuję w jednym miejscu czasami dłużej, tak żeby pstrąg miał więcej czasu, żeby się zastanowić i uderzyć. Woda bardzo zimna, dlatego trzeba pod prąd prowadzić przynętę i wolniutko twitchować, wykorzystać tą prawdziwą siłę minoła, kiedy skacze na boki, wtedy jest dużo bardziej skuteczny. Czyli tak, pierwsze rzuty troszkę z większej odległości, dajmy tam przynęcie zapracować pod tymi gałęziami, trzymajmy ją w miejscu chwilkę,
tak żeby pstrąg miał czas, żeby przynętę chapnąć. Kolejny rzut wykonujemy za zwałkę, bo tam, mimo że często to nie wygląda bardzo obiecująco, to ryba tam gdzieś się chowa między tymi gałęziami na dnie. Tutaj klasyczne miejsce. Warto z większej odległości takie miejsce obłowić, tak jak powiedziałem, a potem podchodzimy bliżej i wrzucamy przynętę już w samą zwałkę, w same podmycie. Dajemy jej utonąć, tak żeby jak najdłużej pracowała tam pod tymi gałęziami. Obiecujące miejsce ja obławiam w kilku rzutach, podchodząc troszkę bliżej po to, żeby wpuścić jeszcze głębiej przynętę. Zwróćcie uwagę tutaj, że nie zamykam kabłonka od razu. Tą technikę stosuję bardzo często, również na dużych rzekach. Pozwala ona obłowić zwałkę czy podmycie pod drugim brzegiem, prowadząc przynętę niemal równolegle do tamtego brzegu. Dzięki temu, że odpuszczam z palca po prostu linkę co jakiś czas, co 15 cm lub też co pół metra, w zależności od wielkości miejsca i wielkości rzeki i prędkości nurtu. Odpuszczam z palca trochę linki i podczarpując podciągam lekko i potem znowu odpuszczam. Wobbler wtedy wchodzi nieco głębiej pod tą zwałkę, płynie na tej samej głębokości i szansa wtedy jest dużo większa, niż gdybyśmy zamknęli kabłąk i wyciągnęli przynętę od razu do swojego brzegu. No takie podmycia pod drzewami, rzecz jasna, też trzeba każde obłowić. Pamiętajcie też, że pstrąg zawsze woli zobaczyć przynętę przed swoim pyskiem, niż taką, która gdzieś tam zaatakuje go zza ogona. Więc ja rzucam pierwsze rzuty są blisko, tak żeby ten pstrąg, który stoi na początku podmycia, miał szansę zaatakować, a potem kolejny rzut nieco dalej, tak żeby ewentualnie sprowokować tego, który tam dalej stoi. No rzucam, troszkę odpuszczam linki, tak żeby wobbler utonął i po promieniu podszarpując powoduje, że wobbler zbliża się do brzegu i wchodzi pod to podmycie. No, kolejne miejsce, bardzo klasyczne, zwalone równolegle do nurtu drzewo. W takich miejscach w 9 na 10 przypadkach siedzi pstrąg. Ma dach nad głową, jednocześnie może świetnie obserwować sporą część nurtu i tego, co ten nurt niesie, bez wielkiego wysiłku. Kolejna zwałka i pamiętajmy, że obławiamy nie tylko napływ, ale też zapływ w takich zwałkach. Zwłaszcza jeśli tam na dnie coś się dzieje, jeśli jest głębiej, zawsze takie miejsce trzeba obłowić. No tutaj następne fajne podmycie. I zwróćcie uwagę, kiedy zamykam kabłąk, dopiero teraz. W momencie, kiedy wobbler minął już całe to podmycie, cały czas twitchowałem, odpuszczając delikatnie z palca linkę. Po to, żeby przynęta nie zbliżała się do mojego brzegu, tylko pozostała jak najdłużej w strefie obserwacji tego potencjalnego pstrąga, który tam się kryje. Kolejne miejsce też obłowiłem z większej odległości, ale nie mogłem sobie odmówić, żeby nie rzucić jeszcze raz, będąc już dokładnie naprzeciwko tego miejsca. Co prawda jest to ryzykowne, bo ryba przeważnie już widzi wędkarze, ale czasami to działa. Po to, żeby tam wpuścić głębiej wobblera, właśnie rzucam powyżej stanowiska, nie zwijam linki, twitchując, pozwalam jej przynęcie pracować wzdłuż tej zwałki. Tutaj aż się prosi założyć coś pływającego i płytko nurkującego, bo trzeba spuścić tam daleko za drzewo, za tą gałąź, bo ryba powinna stać pod drzewem. I oczywiście nie wrzucę tam niczego aż tak daleko, muszę spuścić z prądem coś pływającego i nie za głęboko zejść, bo tam jest pewnie z pół metra. Myślę, że ratling hornecik mały się do tego absolutnie nada. Zobaczymy, czy mam rację. Dobra. I teraz zjeżdżamy daleko za gałąź i powolutku do siebie. Hornecik dodatkowo tutaj jest, myślę, niezły, bo bardzo agresywnie pracuje, jeszcze grzechocze, także na te leniwe ryby w zimnej wodzie powinien być niezły. Ale póki co niekoniecznie. Tu trudne miejsce. Trzeba wrzucić przynętę, zaprezentować tam pod tymi gałęziami.
więc pływający wobler się bardzo do tego nadaje. Można go daleko wypuścić. Przytrzyma. Jest. I jest pierwszy pstrążek. Malutki. No ale... O, spadł. No dobrze. Ale pierwsze koty za płoty. Wobler płynie prosto, równiutko. Ale tutaj, ponieważ prąd mi go wciska pod drzewo, robię małą korektę. Przeginam bardzo delikatnie kółko w prawo, po to, żeby nie szedł idealnie pod, jak po sznurku, tylko lekko odbijał w prawo, po to, żeby wyciągać go spod tego drzewa. Prąd go będzie wpychał, a ja go będę wyciągał spod drzewa. Zobaczmy, czy to wystarczy, czy nie za dużo. Nie. Myślę, że wystarczy. Świetnie, teraz można obłowić właśnie taką małą zwałeczkę. Uciekamy od zaczepu i to jest bardzo dobre. Dodatkowo wabi rybę. No, tutaj powinna być ładniejsza ryba. Wypuszczę troszkę dalej. Nie wygląda mi to dobrze. To musi być większa ryba. Widocznie są niechętne. I to bardzo. Ale spróbujmy jeszcze raz. Nieco dalej. Ciężko tu podejść dobrze. Niestety widzą mnie, duży pstrąg bardzo jest wyczulony na wszystko, co się rusza na brzegu. Trzeba mieć farta nieziemskiego, żeby nie zobaczył wędkarza. Niestety teraz jestem źle ustawiony, bo ryba jest pod tamtym brzegiem. No a ja nie mogę inaczej rzucić. Dobra, zobaczmy dalej. Tam jest większa szansa, bo tamten mnie na pewno nie zobaczył jeszcze. Co tu zrobić? Może założę większą przynętę, może szósteczkę. Minęła szóstkę. Mój ulubiony minołek w bardzo, bardzo skutecznym kolorze. Cieszę się, że wracają do oferty, bo to jest mega killer na pstrągi każdej wielkości zresztą. Optymalny rozmiar w zasadzie na każdą porę roku. Oczywiście każde potencjalne stanowisko podejrzane o to, że tam gdzieś siedzi pstrąg, trzeba obłowić. To już zależy od Was, czy jeden, czy dwa rzuty. Ja zwykle wykonuję 2-3 rzuty w takim miejscu obiecującym i staram się cały czas być przygotowany na branie. Nie zawsze są to grube sztuki, no ale każdy pstrąg cieszy. No! Zażarcie masakryczne. Jest, w końcu jest taki kaban. O. No, pierwszy.
Tu mógłby być większy. Mógłby być. Zobaczymy. Wolniutko, twitchowaniem. Bardzo wolniutko. Pozwólmy minałkowi zagrać. Razem nic. A tam pod tym korzeniem mógłby się schować jakiś krążek. Dobry 25-30 cm. No, 30 jak nic. No, może więcej niż 30. Proszę, jaki kaban. No dobrze. Tutaj powinien być, naprawdę tu już jest ewidentna rynna, na tą rzeczkę to jest super głębizna. Mógłby być nawet taki z 35. Tu mam miejsce bardzo fajne, burta jest pod tamtym brzegiem, więc wypuszczając woblera mam małe szanse go złowić z tego brzegu, ale jeśli to jest większa ryba, to praktycznie szanse są parę procent. Więc albo powinienem być na drugim brzegu i daleko wypuścić woblerka i prowadzić go wolno tutaj pod tą burtą. W tym momencie to było najlepsze rozwiązanie, albo jak już nie mogę tam przejść, no to muszę zejść w dół i spróbuję gumę poprowadzić wolno z prądem. To nie jest najlepsze rozwiązanie o tej porze roku, ale czasami się sprawdza. Wtedy mam szansę, że pstrąg mnie nie zobaczy i mam szansę go złowić. To jest jedyne rozwiązanie tutaj. Burta jest długa i bardzo głęboka jak na tą rzeczkę, więc warto się trochę wysilić. Widzę, że tu jeszcze dalej ona cię ciągnie, więc zejdę trochę niżej i spróbuję gumę podać właśnie w górę. Ściągać z prądem. Bardzo mały ciężarek. Tu obciążenie powinno być dosłownie 1-2 gramy max, co będzie ładnie zamiatało. No myślę, że to grubik, on się daje bardzo wolno prowadzić. Ciężarek mam może nawet trochę za duży, bo to jest około 2 gramów, no ale zobaczmy jak to pójdzie. W zasadzie jedyne wyjście, jeśli będzie aktywny pstrąg, to może weźmie. No, dziurki są takie już festy. Jak na tą wodę to mega. Tu i 50 mogłem mieć. Bardzo wolno z prądem. No, tym razem tu nic. O tej porze roku, jak ryby są takie mułowate, to warto kilka razy pod jeden rzek, pod drugi podać, bo czasami za kolejnym rzutem dopiero jest branie. No dobra, tutaj powinien być pstrąg. Nie bardzo ma ochotę współpracować. Dajmy mu jeszcze szansę.
niewiarygodne. Tutaj na pewno jest duży pstrąg. Takie miejsce, że musi tu być. Oczywiście duży pstrąg dlatego jest duży. Nie jest taki głupi. Urósł. Nie dał się złowić. No dobra, jeszcze tutaj chyba ostatnia szansa. No niestety. A miało być tak pięknie. Powinien tu być, i powinien mi walnąć. Ale niestety to się nie udało. Trudno. No takie miejsce, które śmierdzi większą rybą, warto obrzucić więcej razy różnymi przynętami, również czymś większym. Łowiłem na piątkę, spróbuję na siódemkę teraz. Tu często może zagrać nie tyle głód, co właśnie terytorializm. I taki duży pstrąg po prostu zaatakuje, odganiając potencjalnego konkurenta. No oczywiście warunek konieczny to jest taki, że on tu musi być. No i oczywiście też nie zawsze zaatakuje, na swoje szczęście. Nie jest to takie proste. Zwróćcie też uwagę, że w takiej małej rzece jak ta, którą mamy na filmie, podmycia często są podobnej wielkości po obu brzegach. Czyli ja wtedy staram się prezentować przynętę mniej więcej na środku rzeczki, bo wtedy mam szansę na to, żeby sprowokować tą rybę, która jest pod prawym lub pod lewym brzegiem. No oczywiście, jeśli jest fajniejsze podmycie pod drugim brzegiem, staram się tam jak najdłużej trzymać woblera i nim twitchować. Dzięki temu, że mogę lekko korygować podążanie woblera przez przeginanie przedniego oczka, no to się często udaje. Natomiast generalnie staram się przynętę przyprowadzić środkiem. Piękne podmycia. Łąkę dookoła, czyli mają co żreć. Ale 50 powinien tutaj żyć jakiś. Oczywiście pora roku na sprawdzanie takich tajemnych rzeczek nie jest najlepsza, bo to naprawdę jeszcze jest bardzo zimno w wodzie. Parę dni temu był mróz. Trzeba by tu przyjechać w kwietniu, w maju. Wtedy by się sprawdziło. No i tak jak mówiłem, rzuty powinny być jak najdłuższe, ale też pamiętajmy o tym, że powinny być przede wszystkim precyzyjne i dające nam możliwość pełnej kontroli nad tym, co się dzieje z przynętą, czyli pełnej kontroli nad jej prezentacją. No nie oszukujmy się, takie łąkowe odcinki są dość nudne. Wymagają dość mocnej psychiki od wędkarza, ponieważ musimy zachować czujność przez cały czas, od momentu, kiedy przynęta wpada do wody, do samego końca, kiedy widzimy ją już pod nogami, bo często właśnie w tym momencie następuje branie. Ten wysiłek się opłaca, zapewniam Was, bo właśnie na takich odcinkach żyją największe, najgrubsze pstrągi na danej rzece, o czym wielokrotnie mówiłem.
i nagroda w związku z tym za tą naszą wytrwałość i cierpliwość może być wspaniała, bo może być to rekordowy okaz, który zapamiętamy do końca życia. Jeszcze spadł, no. No bez wątpienia największa ryba dzisiaj. Pewnie z 35. Ale branie takiego rodzaju, że właściwie nie do zacięcia, bo takie dotknięcie dosłownie. Tu się spodziewam 50 taka, a bierze takie coś. No trudno. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Postaram się robić więcej takich filmów, bo myślę, że to jest najlepsza formuła przekazania wiedzy. Nie tylko jeśli chodzi o pstrągi. No tak jak widać, rewelacji nie było. Dosłownie miałem kilka brań. Widziałem jeszcze kilka małych pstrążków. Nic większego. Ten ostatni może miał 35-37 cm i tyle. Nie wiem, czy tą rzekę jeszcze odwiedzę, bo szczerze powiem, że to nie są do końca moje klimaty. Wolę polować po prostu na grube sztuki, na grube pstrągi. Ale tego rodzaju małe rzeczki mają swój urok i wszystkim polecam, bo to jest fajny trening celności rzutu, precyzji, prezentacji. Mała rzeczka naprawdę stawia często bardzo wysokie wymagania przed wędkarzem. Także mam nadzieję, że tutaj czegoś się nauczyliście przy okazji tego filmu. Dajcie znać, jak się podobało. Oczywiście proszę jak zwykle o kolejne pytania i do zobaczenia nad wodą.